Kto jest temu winien, że zlikwidowano wszystkie prawie zakłady produkcyjne we Wrocławiu? Przede wszystkim Pafalak, największy zakład produkcji taboru kolejowego w Europie, również w Europie Zachodniej. Kto jest temu winien? Tu mamy do czynienia z jakąś dziwną spółką, nasz dom. Spółka z o.o., więc widzimy, że NSZZ Solidarność nawet ubrała się w kapitalistyczne piórka. Jesteśmy na pierwszym piętrze tego budynku, zamknięte, już skończyli pracować, oczywiście. Związkowcy pracują tylko do 17 albo 16 nawet, albo nawet do 15. A inni Polacy nawet w soboty i w niedzielę muszą pracować. A przypomnę, że jednym z postulatów strajkujących Polaków w latach 80. były wolne niedziele, nie soboty. Soboty, niedziele były wolne, bo chodziło o wolne soboty. A teraz jaka jest sytuacja? Na okrągło pracują markety, pracują. Mnóstwo Polaków musi pracować i w soboty, i w niedzielę. I właśnie w tym budynku mieści się siedziba PiS i Solidarnej Polski. A także odbył się kongres, pierwszy kongres Ruchu Narodowego, nie wiadomo jakiego narodu, w grudniu 2013 roku, na którym byłem. Na ostatnim piętrze w dużej sali konferencyjnej.